No i się wkurwiłem trochę. Okazało się, że ten parking u podnóża gór się rezerwuje. Człowiek wstaje specjalnie wcześnie rano, żeby być pierwszym. Jakaś banda ludzi sobie porezerwowała, jak w restauracji, stolik. I parking stoi pusty, ale kurwa nie możesz tam zaparkować. I koniec. Więc musisz jechać na oddalony tam 2-3 km dalej, bo tam też trzeba za niego płacić. A maszyna przyjmuje tylko gotówkę i to w monetach. Tylko w monetach. Więc jeżeli nie masz wyliczonych monet, tak jak ja, musisz jechać do najbliższego miasteczka, które znajduje się około 19 km w jedną stronę. Tam znajduje się jedyny otwarty tanksztyl i bankomat. Jedziesz do pana, kupujesz gumę, kulkę, prosisz o monety, a pan mówi, że nie ma monet. Udało mi się uzbierać pieniążki tylko na 4 godziny. Parking na cały dzień kosztuje 8, a mi się uzbierać udało tylko 6, więc muszę w 4 godziny się wyrobić, zanim przyjdzie pan i mi da mandat. No i może temperatura nie jest jakaś najniższa, no ale jak wieje, to wali po uszach. A ja, wychodząc z założenia, że przecież jest lato, to po co będę brał kurtkę, czapkę? No i teraz mi troszkę wieje po uszku, więc liczę na to, że może ktoś czapkę zgubił. Czasem się zdarza, że ktoś buty zgubi w górach. Widziałem dzisiaj buty, widziałem skarpety. Liczę, że jakaś czapka się znajdzie. A jak nie, no to nie. To tam trzeba wejść. Jakiś czas mnie tutaj w górach nie było. Było to spowodowane paroma czynnikami. Musiałem sobie poradzić z traumą po wchodzeniu w Dolmen Ridge. Potem skręciłem kostkę. W sumie ona mnie nadal boli, ale już nie na tyle, żebym nie mógł chodzić. Tak więc dzisiaj robię sobie trasę taką bardziej rozgrzewkową. Całą podkowę Snowdona planuję zrobić. Nie wiem, ile to milionów kilometrów. Sporo. Dzisiaj po prostu rozgrzeję stare kości kolana, a jutro się coś powspinam. Właśnie chodzi o to, że droga przez Kripgok nie jest oficjalną drogą na Snowdon. Nie jest to żaden szlak. To jak wchodzisz w sumie na własną odpowiedzialność. Nic nie widzę. Się zrobiło momentalnie ciemno. Się widoków spodziewałeś? Chyba sobie kpisz. Widziałem, jakichś dwóch chłopaków za mną się wspinali. Nie wiem w sumie, czy czekać na nich, czy iść sam. Ale ty co myślisz? Thank you.
nie jest tak, że ja się nie boję tutaj być. Boję się, tylko staram się nad tym panować i to przezwyciężać. A druga sprawa jest taka, że znalazłem czapkę. Może nie taką, jakbym chciał, ale znalazłem czapkę, nie? Jak to się nazywa? Prawo przyciągania? Tu macie kolejny przykład. Patrzę w dół na chmury. No a czasem jestem jak kolorowy ptak. Dmucham na chmury. No to w sumie tyle. Został już tylko ten kolejny szczyt, który nie wiem jak się nazywam. Po nim Snowdon. Na końcu Lillooet i piwko. Nie wiem jak wy, ale ja zasłużyłem. No i ogromne thank you dla Asi za przygotowanie strawy z moją ulubioną posypką dla księżniczek. No to Patryś już w namiotku, ładnie umyty, pachnący. Rozłożyłem się na kempingu, więc mam dostęp do prysznica i toalety. 17:59, także wyszyca. Jest tutaj dość głośno, bo dużo ludzi dookoła. Z 12 namiotów, to dość sporo. Na szczycie, jak byłem na Snowdonie, tam można było kupić czapkę. No ale głupio mi było to robić, że przyszedł po dwa na szczyt, żeby sobie shopping zrobić, nie? A dzisiaj w kuchni pana Patryka Makłowicza przygotowuję... Zapisałem sobie, bo to nie jest takie łatwe. Pasta con olive nera pesta verde. Czyli makaron z pesto i oliwkami. Oho. Przesoliłem. No, mam nadzieję, że oni dzisiaj chodzili po górach. I też pójdą szybko spać. Chyje boko i nic nie słychać. Patrz, pokażę ci ciekawostkę. Musisz uważać na szlaku. Od sobie idziesz i tutaj nic nie widać. Normalnie zwykła ścieżka, patrz. A patrz na to. Ja już wpadłem w takie dwie. Tak trzeba uważać, bo można sobie zrobić ziaziu. Po prostu nie widać, że są te dziury. I ja już sobie wpadłem w dwie takie dzisiaj. Po kolana. Można złamać łatwo nogę, jak się nie będzie uważać. Thank you.
quick. Yeah. Yeah, it's a rock climbing guidebook app. It's really good. Yeah, it's much better than the book. It's good to have both. I have the book as well. Yeah, but phone is more handy. Oh, you know. No to co przed chwilą widzieliście, to była wspinaczka grade 2. Teraz jestem tutaj. Prawda, na szczycie jeszcze nie jestem, ale już ten scramble, który chciałem zrobić, zrobiłem. I o tyle fajnie, że po drodze spotkałem chłopaka, który, jak się okazało, idzie to samo co ja. Więc czułem się psychicznie bardziej komfortowo, bo to nie zawsze wiesz w sumie, czy idziesz w dobrym kierunku, czy nie wszedłeś czasem gdzieś źle. Tym bardziej, że ta droga, ona się składała z trzech różnych obok siebie i każda miała inną trudność. I ja szedłem tą najłatwiejszą z całej trójki, więc czułem się bardziej komfortowo, jak ten chłopak po prostu szedł przede mną, a chciał prowadzić, więc czemu nie. No dobra, idę na szczyt i opowiem na szczycie co dalej, nie? What's your name? Sorry. Mike. I'm Patrick. Nice to meet you. Nice to meet you. Yeah, my climbing partner today. Top of the top. No więc, plan był taki, żeby dzisiaj sobie zrobić też trzy szczyty. Tryfan, Glyderfach i Glyderfavr. No ten spoko, tylko że dwa następne, jak zwykle są w chmurze, ja nie wiem. To ta chmura jest po prostu chyba tam fabrycznie przytwierdzona do tych szczytów. Nie będę tam szedł, bo już byłem tam kilka razy w taką pogodę i że tak powiem, nic nowego tam nie zobaczycie. Ani ja, ani wy. No ale nie przejmuję się tym aż tak bardzo, bo po prostu napiję się szybciej piwka. Spinaczka, którą zrobiłem dzisiaj z Majkiem, była po prostu wystarczająco satysfakcjonująca. Po ostatniej spinaczce na Dolmen Ridge pomyślałem sobie taki pomysł, że nie będę już
wspinał się takimi drogami, gdzie można z łatwością zginąć na żywca i to w dodatku sam. No wiecie, patrysiem to trzeba być rozważnym, a nie nierozważnym. No i przyznam szczerze, że gdyby tam nie było Majka, to nie wiem, czy bym dzisiaj zrobił tą drogę. Jednak jego obecność powodowała, że czułem się troszeczkę bardziej komfortowo. Nawet poszliśmy w pewnym momencie źle, w taką dość stromą ścianę już. No ale przez to, że byliśmy razem, to jakby mniej się baliśmy i postanowiliśmy, że tędy i tak się da dojść, i tak się da dojść, więc po co zawracać. No a samemu prawdopodobnie jednak bym zrezygnował w tym wąwozie. Tutaj zakończę ten filmik, także pozdro ze szlaku. Buziaczki. Jak dobrze być patrysiem, jak dobrze być patrysiem, jak dobrze, 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 patrysiem. Widać. Kupić magnes na lodówkę. Nie wiem, który wierzchołek jest główny, dlatego wszedłem na obydwa. No to wczoraj żałowałem, że nie mam czapki. Dzisiaj będę żałował, że nie miałem kremu przeciwsłonecznego. Walia.